Dzień dobry Polsko, w niedzielne popołudnie. Zakładaliśmy, że będziemy troszeczkę wcześniej robić tą rozmowę, ale zeszło nam parę godzin. Zagościliśmy dzisiaj na Dolnym Śląsku w Oleśnicy. Jesteśmy u Arkadiusza, 51-letniego Arkadiusza. Zgadza się, Arek? Nie. Jesteś 7-1 rocznik? 7-4. 7-4? No dobrze, to może gdzieś tam sobie źle popatrzyłem w rozmowy, które prowadziłeś, jak się przedstawiałeś. Okej, okay, ale jesteś 7-4, czyli masz troszeczkę mniej, co nie zmienia faktu, że jesteś dorosłym, dojrzałym mężczyzną. Zgadza się. Arkadiuszu, jesteśmy Fundacją ECPU Polska Łowcy Pedofili. Naszą rolą jest podróżowanie po kraju, spotykanie się z osobami i rozmawianie o ich aktywności w sieci, o niewłaściwej aktywności w sieci, na wszelkiego rodzaju komunikatorach społecznościowych i w serwisach społecznościowych. Czy ty korzystasz z tego typu aplikacji? Znaczy kiedyś tam na boku miałem jakieś kobiety, tak? No znaczy nie, ja się teraz pytam, czy w ogóle korzystasz z aplikacji tego typu. Typu jakiś, nie wiem... Macie telefon. No nie, my twojego telefonu nie będziemy dotykać ani go przeglądać, bo no, to nie jest nasza rola. Od tego typu nie, działań są inne. Z badu, tak, skorzystałem, bo miałem kobietę z badu. Mhm. Byłem 3 lata. A na przykład Facebook? Facebook? Też mam Facebooka, jak każdy. Czyli korzystasz? Właśnie dlatego pytam, czy korzystasz? Tak, korzystasz. No, jak każdy. No nie jak każdy, no, no bo nie wszyscy no, mają, tak, no, ale ty to masz. Dla mnie to było istotne, no, właśnie, czy ty to masz. Arek, i na tym Facebooku zazwyczaj co sobie tam poczyniasz? No, tu trochę cię będzie... Ale tak, no, sam sobie wybrałeś tło tego krzaczka. Dobra, ale ładnie się na nim prezentujesz. Arku, powiedz mi proszę, na tym Facebooku, co najczęściej uskuteczniasz? Co tam robisz? I szukam znajomości. Szukasz znajomości. Jak ci idzie? No, mam tam paru znajomych. Mhm. Poznałem paru ludzi fajnych, mhm, z którymi się spotykam. To wszystko. A dzisiaj w nocy to się spotkałeś nie ze znajomym, z bratem chyba, nie? Kawalerskie miał. Mhm. Jak się czujesz? Spoko. Spoko? No nawet dobrze wyglądasz, jak na po kawalerskim dobrze wyglądasz. Akurat mieliśmy imprezkę trzydniową. Wiem. Wiem gdzie, wiem z kim. No, dokładnie. No, tak wiesz. A wiesz po co ci to mówię? Mhm. Po to, żeby nasza rozmowa przebiegła szczerze. No to, ale ja szczerze odpowiadam. Tak, ale tylko tak się uprzedzam. No, okay, no, Wiem gdzie byłeś. Taka ładna miejscowość o nazwie od jednego z dni tygodnia, prawda? Na S. Niedaleko pewnej takiej miejscowości na S. Osobiste wyjdźki. No właśnie. Byłem, oczywiście. No dlatego tak jak tak, mówię, zobacz, znam wiele szczegółów z twojej aktywności. No, ale ja się przyznaję, no, tak, Arek, tak, tak. Ale znam wiele szczegółów z twojej aktywności, dlatego fajnie. Chciałbym, żeby rozmowa o aktywności w sieci przebiegała szczerze. No bo ja również znam te szczegóły. No i super. No to dobra, wracamy do Facebooka. Arek, no i kogo tam się zdarza poznawać na tym Facebooku? Zaangażować do poznania się? Nie wiem. Kobiety. Kobiety, a te kobiety ile mają lat? Różnie, 40, 50. Mhm. A jakieś młodsze? Nie. Nie. Nie zawsze. Zawsze lubiłem starsze kobiety i. To zdrowo. Lubić młodsze to jest niezdrowo. Arek, ale nie rozumiem. Czy to jest twój komunikator? No, skoro macie, to chyba tak. No dobrze, no fajnie, ale pytanie, no chciałbym, żebyś ty to no dobrze, no skoro macie. Ale czy to jest twój komunikator? Co robisz? No oczywiście. Twój. Arku, akurat w tym momencie sobie wziąłem z bardzo obszernej teczki z dowodami, bo tak jak mówię, no obszerna, nie chciałem się go targać tutaj z samochodu. Z bardzo obszernej teczki z dowodami wziąłem sobie taką rozmowę twoją, jedną, która mnie bardzo zaniepokoiła, z 27 lutego. Odezwałeś się, zainicjowałeś rozmowę, zaczepiłeś Zuzannę. Kojarzysz? Nie kojarzysz. To był 27 luty, 9 rano. I zaczepiłeś tęże Zuzannę i kontynuowałeś z nią rozmowę, ale już na początku tej rozmowy Zuzanna napisała ci, ile ma lat. To jest to na niebiesko, bo to jest jakby odpowiedź. Bo twój messenger wyświetla się z tej strony, a odpowiedzi z tej. Ta Zuzanna ci napisała, że ile ma lat? Nie wiem. No, ja patrz. Mówię, że nie zawsze ja korzystam ze swojego telefonu, tak? Ale kto korzysta z swojego telefonu jeszcze? Nieraz popiję. Mhm. I co, chodzisz i pożyczasz swój telefon? Nie, po prostu mam swój telefon, tak. A powiedz mi, czy 27 lutego od godziny 9.49 do godziny 14.58, czyli przez 5 godzin, mam rozumieć, że imprezowałeś, piłeś? Możliwe, że tak. Mhm. I nie pamiętasz, że
rozpocząłeś rozmowę z Zuzanną, która raz jeszcze powiem, przypomnę ci, napisała, że ile ma lat? No tak, tutaj pisze, przeczytaj. Ja wiem, że jesteś po kawalerskim, ale chyba dasz radę czytać. Oczywiście. Ile ma lat? 10. 10. No ale mnie to nie kręci. No dobra, to po co do niej pisałeś? Mhm. Skoro cię to nie kręci, to po co do niej pisałeś? Ja mówię, że ze swojego telefonu mówię prawdę. Jestem szczery, bo skoro jesteście tutaj, to okej. Okay. A ja myślę, że nie jesteś szczery, ja ale masz szczery. Prawo nie być szczery, to jest nie, mówię wybór. Poważnie, no. A powiedz mi, takie inne dziecko, które ma na imię Anka. Co ci przychodzi na myśl, kiedy słyszysz imię Anka odnośnie małej dziewczynki? Z czym ci się kojarzy, jeżeli chodzi o Facebooka? Anka to tylko miałem jedną kobietę. No, a dziewczynka? Nie wiem. Mhm. Wiesz, dlaczego pytam? No słucham. Ponieważ w kolejnych z rozmów, ponieważ ty z tym dzieckiem 10-letnim, o którym mówimy, a jak często pijesz? No jak wracam z pracy, to... Czyli pracujesz, jesteś aktywny zawodowo. Oczywiście. Czyli nie możesz pić codziennie, na przykład przez tydzień? Nie, nie, nie. Przez dwa? Nie. A policzmy tak na szybko, od 27 lutego do 11 kwietnia, to ile to będzie tygodni? Bo ja myślę, że około cały marzec, połowa kwietnia, około 6 tygodni. Mhm. Istnieje możliwość, że przez 6 tygodni piłeś? No. Ciurkiem 6 tygodni piłeś? Mogłem. I nie chodziłeś do pracy? Chodziłem. Pijany? No, mogłem. To ty jesteś dobry, kurczę, zawodnik, stary. Przed chwilą mówiłeś, że nie możesz codziennie pić. Teraz mówię, no, że przez 6 tygodni. Nie, ja mówię, ale mówię poważnie. Tak, już 6 tygodni. No to mówię poważnie, że tak. Przez 6 tygodni piłeś? Tak. No to współczuję twojemu pracodawcy. Miałem rozstanie z kobietą i piłem, tak. Aha, miałeś rozstanie z kobietą i dlatego zaczepiłeś dziecko. No okej. Okay. Dziecko też kiedyś będzie kobietą, ale ma to jeszcze swój czas. No, ja rozumiem. I w okresie, o którym wspomniałem, tych 6 tygodni, między innymi w swoich rozmowach, pomijając to, że pomyliłeś dziecko z Anką, na przykład miałeś świadomość tego, że jest to dziecko, bo pytałeś się, czy z racji na wiek, czyli te 10 lat, pytasz się, masz zarośniętą pipkę? Nic nie wiem na ten temat. A ja wiem, bo ja mam twój komunikator, no, tylko w formie papierowej wydrukowany. Okay. Zapytujesz dziecko, czy przez to, że jest dzieckiem, czyli po raz kolejny masz świadomość tego, co piszesz, pytasz się tegoż dziecka, czy widziałaś już kiedyś kutasa? Bo wiesz, że to jest dziecko. Arek, nie jestem w stanie uwierzyć. Byłbym w stanie uwierzyć, że piłeś jeden, dwa dni. Różne sytuacje w życiu. Szczerze, jak po rozstaniu z kobietą piję codziennie. Mhm. Ale patrz, wróciłeś paręnaście minut temu z kawalerskiego. Tak. Trzydniowego. Tak. Wyglądasz bardzo dobrze. No bo się doprowadziłem do jakiegoś stanu, żeby funkcjonować. Ale wiesz, tak? Człowiek po trzech dniach picia wyglądałby źle, po sześciu tygodniach by wyglądał bardzo źle. I na pewno nie miałby ani ochoty, ani siły korespondować z kimkolwiek, a tym bardziej z dzieckiem. Ty to jednak robiłeś. Arek. Szczerze, przyszedłem do domu, nawet się jeszcze nie rozpakowałem, bo chciałem się wykąpać, coś zjeść. Ale my wiemy, Arkadiuszu, dlatego że myśmy założyli spotkanie z tobą dzisiaj około godziny 10 rano. Takie mieliśmy założenie techniczne. Zrobiła nam się godzina 15.20. Zrobiła nam się godzina 15.20, czyli wiesz, myśmy sobie tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, w tej całkiem miłej, jakiejś takiej dosyć zabytkowej dzielnicy Oleśnicy, czekali na ciebie 5 godzin. I się bardzo cieszymy, że dotarłeś. Aruś. Spoko. Że lubisz pić, to fakt, bo popatrz, nawet takie zdjęcie, żeś do dziecka wysyłał, z alkoholem. Chciałeś zaimponować dziesięciolatce? Znaczy, to akurat było w Niechorzu nad morzem. No tak, ale to przesłałeś do dziesięciolatki, że to ty pokazałeś się w ten sposób dziecku. Arkadiusz. Słucham. Nie wiem, czy masz świadomość tego, że zaczepianie i pisanie z dziećmi jest po prostu szkodliwe. Dla tych dzieci. Masz tego świadomość? Jesteś rodzicem? Nie. Nie masz dzieci? Nie, bo nie mogę mieć. Rozumiem. Chciałbym, ale nie mogę. Bardzo się cieszę. Patrząc na to, co pisałeś i jak pisałeś, obawiam się tej twojej chęci. Jak chciałbyś mieć dziecko? Na przykład po to, tak jak pisałeś, lizałbym ci cipkę? Bo jeżeli w tych okolicznościach chciałbyś mieć dzieci, to ja i myślę, i wszyscy tutaj zgromadzeni członkowie Fundacji CPU Polska nie chcielibyśmy, abyś kiedykolwiek te dzieci posiadał, chociaż każdemu w życiu dobrze życzymy. Ale najbardziej dobrze życzymy dzieciom. Arek. Słucham. To, co robiłeś, to jest w sobie samo niewłaściwe w sensie etycznym, moralnym.
wzbudza powszechną społeczną niechęć i nawet wręcz obrzydzenie, tak? Dorosły, bardzo dorosły, niemal 50-letni mężczyzna, tak, który koresponduje, zaczepia dziecko, pisze do dziecka, nie przez dzień, nie przez dwa, przez 6 tygodni. Ja nie kupuję twojej wymówki o tym, że piłeś 6 tygodni. Ja rozumiem. Ale chodziłeś do pracy, masz zapewne jakąś tam odpowiedzialność w tej pracy. Nie wnikam w to, co robisz, nie chcę tego wiedzieć. Przynajmniej na tej rozmowie, bo co robisz, to ja wiem. Tylko nie chcę tego wiedzieć tutaj. Mój telefon. No, niech sobie tam dzwoni. Nie, spokojnie, spokojnie. Niech sobie tam dzwoni, leży sobie bezpiecznie, niech sobie dzwoni. Więc jakby wiem, co robisz, ale nie chcę tego oficjalnie wiedzieć tutaj w trakcie naszej rozmowy. Więc wiem, że nie mógłbyś przez 6 tygodni pić. Ja rozumiem, blina rano sobie dziewnąć do herbaty i po takim dziabie polecieć do pracy to jeszcze tak, natomiast tak to nie. Ale naprawdę, po rozstaniu z kobietą... Każdy ma gorsze chwile w życiu. Ja rozumiem. Ale Arek, nic w ramach tych gorszych chwil nie usprawiedliwia złej aktywności sieci. Złej, czyli takiej, z której wynika to, że zaczepiasz dzieciaka 10-letniego. Że sugerujesz mu kwestie związane z seksem, że sugerujesz mu kwestie związane z seksem, próbujesz go namówić do seksu i tym podobne. Arek, to co robisz, to nie wiem czy wiesz, ale jest to przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Miałeś kiedyś do czynienia z prawem? Nigdy w życiu. Nie byłeś nigdy karany? Nigdy. Nic złego nie zrobiłeś? Nigdy. A na pasach przechodziłeś na czerwonym, jakiś mandat może dostałeś? Nie, za spożywanie alkoholu gdzieś tam w miejscu... Czyli miałeś do czynienia z prawem. Tak, ale żeby... Widzisz, a powiedziałeś, że nie. I tak samo jak mówię, ale nie pisałeś dziećmi, a ja wiem, że pisałeś. Ale mówię, że po prostu... Arku, tak jak powiedziałem, to co robisz, twoja aktywność w sieci, czyli zaczepienie 10-letniego dziecka, pisanie z nim o seksie, sugerowanie, namawianie do czynności seksualnych typu lizałbym ci cipkę i tym podobne... To jest przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego i naszą rolą jako Fundację CPU Polska jest właśnie ujawnianie i demaskowanie osób, które taką aktywność sieci przejawiają. Odbycie takiej rozmowy dyscyplinującej, ale ostatnim elementem tej rozmowy zawsze jest jedna rzecz, to znaczy powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w miejscu, gdzie jesteśmy. W twoim wypadku jest to Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy. Że w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełniania przez ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego, zmuszeni jesteśmy powiadomić policję i przekazać ciebie w ręce policjantów. Tak jak widzisz, w tym momencie pojawili się tutaj funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Witam. Proszę się zwrócić do ręki do tyłu. Telefon może? Tutaj państwo zabezpieczą. Dowód osobisty pan poseł przesłana? Nie. Dane pan pomoże, tak? Mhm. Sekundka, jeszcze nie jest. Idziemy.